Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, budowa zapory w Świnnej Porębie to już właściwie historia, nie będę do tego wracać, wszyscy się odwoływali do tego, co się działo. Niestety w latach 2005-2006 ówczesny rząd nie sprostał utrzymaniu poziomu dofinansowania przewidzianego w harmonogramie budowy zbiornika, ale dziś ta sama grupa deprecjonuje sukces Polski osiągnięty w ostatnim szczycie budżetowym w Brukseli. A to dzięki środkom europejskim wkrótce, bo już w 2014 roku zakończymy realizację projektu, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wodnego Małopolski. Jest to zatem dobry czas, panie ministrze, żeby nieco wybiegając w przyszłość zapytać o to, co siłą rzeczy nie mogło być zawarte w przedłożonej nam informacji, a mianowicie, czy po zalaniu zbiornika będzie możliwe jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i czy istnieją już skonkretyzowane plany zagospodarowania bliskiego otoczenia zbiornika pod kątem wypoczynku i rekreacji. Dziękuję bardzo.